Cześć! Witajcie w kolejnym filmiku, w którym przedstawiamy Wam podstawowe kwestie związane z KFS. Dzisiejsze pytanie brzmi: kto podpisuje umowę o sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego? Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku umowę zawierają starosta i pracodawca. Dodatkowo pracodawca powinien podpisać umowę z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty edukacji. Umowa ta powinna określać prawa i obowiązki obu stron. Jeśli potrzebujecie więcej informacji, klikajcie na naszą stronę. Zapraszamy!